Witam wszystkich serdecznie. Zajmę się dziś wymianą świec w BMW 520 E39. Z racji tego, że od dłuższego czasu trochę to auto mi kopci na biało. I co jeszcze? I bardzo czuć benzyną ze spalin. Więc postanowiłem, że zacznę od wymiany świec. A zobaczcie sami, jak kopci. Więc tak, temperaturę mamy minus 1. Próbujemy to odpalić. Jak widzicie, trochę długo z tym odpaleniem jest. Powinno szybciej to zatrybić. Tak, kopci nieźle, ale przyczyn kopcenia może być więcej, tak? Ale powiem tak, auto nie bierze żadnych płynów, nie ubywa mi płynu chłodniczego, a oleju bierze jakieś śladowe ilości. Zobaczcie zresztą sami. No więc tak, a jeżeli chodzi o olej, to powiem tak, nie było żadnej dolewki, nie dolewałem oleju od ostatniej wymiany, a zrobiłem już na tym oleju 14 tysięcy kilometrów. Jak to będzie widać. No więc tak, zobaczcie, jak wymieniłem olej. 14 tysięcy kilometrów temu było go trochę powyżej maksimum. Zrobiłem 14 tysięcy, jest go, było go tyle. Jest troszkę powyżej minimum. Więc tego oleju no wzięło, ale bez przesady, żeby znowu jakieś bardzo duże ilości, jak na tyle kilometrów. No więc tak, widzicie, trochę się budyń taki zrobił, tu widać taką wodę na tej uszczelce jeszcze, ale to nie jest awaria uszczelki pod głowicą. Tak się dzieje, jak jest zima i się jeździ na krótkich dystansach, ta woda się po prostu skrapla i osadza się potem na korku. W silniku nie ma takiego budyniu, ani też nie bierze żadnego płynu z chłodnicy, ani nic z tych rzeczy. Więc taka ciekawostka, nie wiem, czy wy też tak macie.
No i zobaczcie, tak te świece wyglądają. No faktycznie już chyba do wymiany. A zakładać będziemy takie też NGK dwubiegunowe. I zobaczymy, co to będzie z tego. Jak kupujecie świece, to sprawdzajcie zawsze, czy wszystkie są dwubiegunowe. Ja się wkurzyłem trochę. Okazuje się, że jedna jest inna. Chociaż opakowania były wszystkie takie same. Widzicie, to są wszystkie dwubiegunowe. A się jedna się gdzieś zawieruszyła komuś. Dobra, no i czym ja to teraz pojadę wymienić? Powiem tak, no trudno, poskręcam to na razie, założę te 5, już je powkładałem, lekko przykręciłem, najwyżej jedną świecę włożę starą i podjadę do sklepu wymienić. Mam taki klucz, on jest od 28 Nm, więc jedną świecę wkręcę starą i zobaczymy, jak to będzie. Najwyżej ją trochę przeczyszczę jakąś środką. No i co, jadę po tą świecę, na razie tych osłon tutaj nie zakładam. Później co najwyżej wymienię tą, no tu akurat jest ta stara świeca jeszcze. Wymienię, zobaczymy. Pokażę wam, czy to będzie kopcić dalej, czy nie będzie kopcić, nie wiem. Powiem wam, jadę na tych 5 świecach. A nawet, że lepiej chyba trochę idzie to osłon. Na pewno różnica jest. Kręcę tamtą jeszcze jedną świecę, którą już wymienią. No i zobaczymy. I dobra, wkręcamy tą ostatnią świecę. To się kuźwa zimno robi. No i tak jak wcześniej, 28 Nm. Odpalamy, świece założone. Zwróćcie uwagę, że jest 2,5 stopnia na minusie. Będzie widać pewnie parę. Więc zobaczymy w ogóle, jak będzie odpalał. Czy długo będzie kręcił, czy... Chyba jest ok. Tak, jest odpalony. Póki co tego dymu na razie nie widać. Zaraz go przegazuję. Wcześniej było, zapomniałem powiedzieć, wcześniej bardzo benzyną czuć było z tych spalin. Teraz zaraz zobaczymy.
Tak, troszeczkę tej widać tego dymu, ale to jest chyba bardziej para wodna. Na pewno różnica jest. Ewentualnie poczekam, bo jest bardzo zimno. Najwyżej jutro dokręcę kawałek, jak będzie cieplej, zobaczymy. Tak, jestem na drugi dzień w garażu. Wczoraj zrobiło się już ciemno, zimno. Tak to auto odpala teraz na totalnie zimnym silniku. Zobaczcie. Więc tak, jak widzicie, jeszcze trochę kopci ten samochód, na pewno już trochę mniej niż wcześniej, no ale kopci. Spróbuję go jeszcze podpiąć pod komputer, posprawdzać, czy nie pokazuje jakichś błędów. A póki co, na razie dzięki za uwagę, poza, serdecznie, cześć.